powiedziałem coś nie bardzo, bo już za długo. Ktoś się spali, to się wyjdzie. Przyglądź. Ale to jest ewidentnie wina modułu. Dobra, jak Grzegorzu wyciągnie pan, wyłączy pan go switchem. Switchem? Znaczy nie tym, tym co odcina baterię z drugiej strony. Spróbować. I spróbuję go włączyć jeszcze raz. No ciekawe. Ale resetować czy nie? No nie, najpierw bez resetu. Coś się z nim w ogóle... Siadł w ogóle. Ja wezmę jedną kartę, czy karty nie waliło? Czekaj, będzie. No dobra. Może kartę już wyrzuciłem. A kurde. Chciałem wyłączyć. Ale Łukasz, nie ma co... Nie wyłączy się, zobacz, nie wyłączy. O, mignie, widzisz? No. Co się dzieje w nim właśnie co jakiś czas? Nic. Dobra. One tutaj są. Aha. Masz czerwone tam? A się w ogóle teraz nie chcę włączyć. A nie wiem. A z resetu? Jak ruszę, poczekaj. Dobra. Jaki pan dawał, ale... Nie. Z resetu rusz. Z resetu nie ruszę. A tą blaszkę do wyrutowania można stąd wziąć? Nie, jak, już on nie reaguje na nic. Już, teraz zdaję tak zupełnie. Ale nie ściśnie pan ten. Co? No on off. Aha. Nie no, zdegł zupełnie. Gorzej niż było. Jeszcze raz. Siadła w popsu. Pan zobacz, teraz zdegł zupełnie, panie Bulanie. Nawet się nie chcę... Nie, to już... Bo ja ich widzę. Znaczy, jej widzę. Nie wiem. A jak podładowarkę pan podłączy? Kurwa, blaszka mi. No, ciekawe, co? No ten odgłos jest cały czas taki, kurde, no, dziwny. Dla mnie to jest... Podładowarce. Zobacz. No. Panie Bulanie, a odwarka go budziła, co zrobić? No nic. Można. No dobra. Teraz wyłączę. Tylko, mówię, kurde, bo znowu żeśmy błąd zrobili, bo trzeba było... Teraz ruszę. Dobra, ładowarka go obudziła. Tylko, że nie było resetu, powiedzmy, ale zaloguję. Nie, on w ogóle nie chce... Nie, zaraz, nigdy. No dobra, ale on nadal jeszcze nie loguje nam. No nie. A wyłączy się? Nie, on w ogóle co się popsuł. No, się, no już, dobra, się popsuł. Bo był, zupełnie. Bo był taki efekt, że ja też tak zrobiłem. Podłączyłem podładowarkę, on wydał te swoje głosy, nie zalogował, a po jakimś czasie był... świeciła ta dioda od tego, od logowania i on wydał wtedy ten głośny pisk. Ale był po teście już był też. No ja wiem, że był po teście. No dobry. Popsułeś go. O! Coś nowego! Nowy sygnał? To od ciebie czy z tego? Nie no, z niego, no nie wiem co to jest. Czy takie, które się dało? No i się wyłączył całkowicie. Wirusa tam złapał. Dobra, próbuję go włączyć jeszcze raz, nie wiem. I teraz był jakiś krótszy pisk. Zalogował? No. No i to jest stop. I teraz by działał normalnie już. Działał. Zalogował? No tak, zalogował. I teraz by normalnie działał. No dobra. A widzi? Przeszło. Już zalogował. No i co? Zaleski? Moduł? Nie elementy zewnętrzne, bo na zewnątrz nie ma nic.
No to teraz pytanie, czy to, no to jak ty podejrzewasz cały czas, że i kwadrat, i kwadrat. Że... Tak, bo on traci w pewnym momencie komunikację i on baranieje. A pierwsze objawy braku komunikacji to są te nieświecenie diod, albo coś jest ciekawostka, bo świeci na przykład tylko jedną. I teraz zacznie działać, gdy jakiś czas normalnie działa. Tak, każdy, a później kiedy się dowiesz. A pierwszy objaw jest, wiesz co, braku komunikacji, to... Ale zaraz, Łukasz. Brak możliwości wyłączenia go. Ty na górze testowałeś, tak samo było dobre, co? No tak, no, no ja wczoraj tego nie zauważyłem, ale, znaczy takiego, ale tu panie Grzegorzu, pan zrobił ten reset, ja też tam w sumie robiłem resety. Tylko, że ja robiłem, bo teraz tak, wczoraj ja robiłem reset, ale na 5.48, już po tym pierwszym, po tym zawieszeniu. Teraz zmieniłem program na 5.41, zrobiłem jeden reset i nie było tego efektu. Pan Grzegorz tutaj przez swoim testowaniem zrobił drugi reset i on wtedy zalogował, wykrzaczył się i obwiesił. I obwiesił się, no. No. A zobacz, jak popatrzysz sobie na schemacie, to uruchomienie modułu, tym on-offem, uruchomienie modułu, podajesz zasilanie bezpośrednio na moduł, budzisz go do działania. Mhm. I on zaczyna sobie działać. Ale naciśnięcie tego ponownie on-offa nie wyłączy ci modułu. On go wyłącza poprzez D-kwadrat, steruje go max. No tak, jeżeli no ale... jest kicha z komunikacją, to go nie możesz wyłączyć. Tak to dobra. Dobra. Także Łukasz Urbaniak, to filmik specjalnie dla ciebie. Udało się to zarejestrować.